Jak już informowaliśmy Państwa na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej, druga tura wyborów samorządowych nie przyniosła zmian. W mieście nadal będzie rządził Mariusz Szewczyk, w gminie Dębica Stanisław Rokosz, a w gminie Żyraków Marek Rączka. Mariusz Szewczyk zdobył 9508 głosów, a Mateusz Kutrzeba 7912. Obecny włodarz wygrał z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w 18 obwodach. Mariusz Szewczyk kierował miastem w 2010 roku, potem w latach 2014-2018. Teraz przed nim 5-letnia kadencja. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy zaufali mi po raz drugi. Myślę, że te wszystkie głosy oddane na moją osobę są motywacją do jeszcze lepszej pracy. Na pewno w poprzedniej kadencji nie wszystko udało mi się, nie wszystko było może na czas, ale lata praktyki, doświadczenia sprawią, że teraz będzie jeszcze lepiej, że te 5 lat będę pracował naprawdę, naprawdę dla Dębicy, dla mieszkańców. Mateusz Kutrzeba w Radzie Miejskiej będzie pracował na rzecz mieszkańców Dębicy. Cieszę się z mojego wyniku wyborczego, cieszę się ze sposobu, w jaki prowadziłem kampanię wyborczą. Była to kampania bardzo pozytywna, pokazująca konkretne pomysły dla miasta i dla mieszkańców. Gratuluję wyniku swojemu kontrkandydatowi. Cieszę się z tego, że mamy samodzielną większość w Radzie Miejskiej i w Radzie Powiatu i jako radny deklaruję, że będę nadal pracował na rzecz rozwoju Dębicy i mieszkańców. Mariusz Szewczyk w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej zapewniał, że na samym początku nowej kadencji dokończy wszystkie inwestycje drogowe, które obecnie realizowane są na terenie Dębicy. W gminie Dębice nie było niespodzianki. Ponownie wygrywa Stanisław Rokosz, który w drugiej turze pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Adama Pieniążka. Na Stanisława Rokosza głosowało 5942 mieszkańców. Jest to okazja podziękować wszystkim tym, którzy poszli i głosowali za i przeciw, ale przede wszystkim spełnili swój obowiązek i ta frekwencja w porównaniu z innymi była bardzo duża i to jest ten element pozytywny. Drugi, gdyby z kandydatem tylko razem dyskutowalibyśmy merytorycznie o programach, to byłoby więcej zysku, więcej przekazania, bo chcę powiedzieć, że one były tożsame. Można różnić się, w jaki sposób to będziemy robić, natomiast cele były jednoznaczne. Na Adama Pieniążka swój głos oddało 4716 wyborców. Na rzecz mieszkańców będzie pracował jako radny gminy Dębica. Gratuluję wygranemu i dziękuję przede wszystkim 45% głosującym, którzy oddali głos na mnie, to prawie 5000 osób. To jest olbrzymi mandat do kontynuowania tego, co robiłem do tej pory. I do, jakby to powiedzieć, działania na rzecz dobra gminy i działania na rzecz równego rozwoju całej gminy przede wszystkim. Także no, ja dziękuję bardzo za zaufanie prawie 5000 mieszkańców gminy Dębica z całej gminy i z południa i z północy, z każdej miejscowości, a szczególnie tam, gdzie wygrałem. Bo ten kredyt zaufania jest bardzo duży, no i będę robił wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i po prostu to realizować, o czym mówiłem przez ostatnie 2 miesiące kampanii. Stanisław Rokosz zamierza kontynuować swój program rozwoju gminy, zwracając szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Jak podkreślał, wprowadzi niewielkie zmiany na stanowiskach kierowniczych w urzędzie gminy. Nie będzie radykalnych zmian, natomiast w niektórych referatach tak, pewne przesunięcia będą dla lepszego i bardziej efektywnego działania. To również będzie dotyczyć jednostek organizacyjnych. W gminie Żyraków także bez niespodzianki wygrał ponownie Marek Rączka, pokonując w drugiej turze wyborów Krzysztofa Tylca, kandydata Prawa i Sprawiedliwości.